Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Utrwalanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Trwałość surowców i produktów żywnościowych jest bardzo różna. Najmniej trwałe są surowce, które zachowują cechy organizmów żywych, np. warzywa, owoce, mięso, jaja. Produkty te są łatwym celem dla bakterii, pleśni i drożdży. Środowisko wilgotne i ciepłe sprzyja rozwojowi drobnoustrojów, powodując rozkład substancji organicznych. Surowce pochodzenia zwierzęcego są szczególnie podatne na niekorzystne zmiany pod wpływem aktywności mikroflory na skutek autolizy. Objawami psucia się mogą być progresy gnilne, fermentacyjne lub pleśnie. Mleko i jego przetwory ze względu na zawartość substancji odżywczych jak tłuszcze, białka czy węglowodany są w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia mikrobiologicznego. Ponadto produkty te ulegają szybkim przemianom biochemicznym. Mleko jest surowcem zawierającym bogatą mikroflorę, dlatego zalicza się je do produktów nietrwałych. Mikroflora mleka dzieli się na dwie grupy. Mikroflora właściwa jest wykorzystywana w procesach przetwórczych, np. przy produkcji serów i napojów mlecznych fermentowanych. Są to właściwe dla mleka bakterie kwasowe, które zakwaszają środowisko mleka. Bakterie mlekowe są bardzo aktywne, wywołują fermentację mlekową, która skraca czas przydatności mleka spożywczego do konsumpcji. Mikroflora szkodliwa to głównie bakterie gnilne oraz bakterie heterofermentacyjne wywołujące reakcje fermentacji. W wyniku fermentacji powstają produkty uboczne – alkohol, kwas octowy, dwutlenek węgla oraz drobnoustroje chorobotwórcze wywołujące zatrucia. Masło zawiera 80% tłuszczu. Na skutek działania podwyższonej temperatury i w obecności światła słonecznego odbywa się utlenianie tłuszczu. Z kolei pod wpływem wody i enzymów następuje hydroliza tłuszczu. Jednym z jej produktów jest kwas masłowy. Konsekwencją powstawania kwasu masłowego w procesie hydrolizy jest nieprzyjemny zapach tłuszczu. Proces ten potocznie nazywany jest jełczeniem. Owoce i warzywa ze względu na obecność wielu kwasów organicznych mają odczyn kwaśny. W związku z tym naturalną mikroflorę powodującą psucie się stanowi głównie bardzo zróżnicowana grupa tlenowych bakterii mezofilnych oraz drożdży i pleśni. Pleśnie i grzyby atakują środki żywnościowe nieodpowiednio przechowywane, zmieniając na niekorzyść ich smak i zapach. Najpewniej chroni przed ich szkodliwym działaniem bezwzględna czystość pomieszczeń magazynowych, które należy systematycznie sprzątać, dezynfekować i zabezpieczać przed działalnością drobnoustrojów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.